Karta czwarta. Starka ubrana po śląsku przy żeleźnioku. Tam skrobała wzory zapamiętane z fortuchów i z opasek, na kroszonkach, ugotowanych w łuskach cebulowych. Pięknie wyglądały też jajka z zajączkami, cyplikami i palmami. Dostowali je chłopcy przy dyngusie. W kuchni i izbach woniało migdałami, Bołma robiła też marcepan. Lepioła zajączki, kury, jajeczka, koszyczki, no i świńskie łby, które wręczano nieusłuchanym dzieciom. Zamiatali my wszędzie: bielili chałpa, stodoła, obora, chlewiki, loch i drzewa, zamiatali podwórka, place i rynsztoki. Każdy zamiotał pół ulicy przy Keremio Dom. W oknach umytych ołma z mamą wieszały wykrochmalone, białe, haftowane firanki, oprzyte koronką wisiały w kuchni, szydełkowane w pokojach, podłogi wypastowane, dylówki wyszorowane do białości, na podłogach sztrykowane dywaniki. Dzieci przynosiły woda z pompy w konewkach, zanosiły w słomiankach chleb do piekorza i przynosiły go upieczony z powrotem, łoblizany ze wszystkich stron z mąki. Czasem piętka była nadgryziona. Pachniało kołoczem i wędzonką. Ganś pod stołem wysiadywała jaja i syczała na wszystkich. Wielki piątek z samego rana Dzieci wyciepywano z łóżek. Myć się w potoku, mycie w łokropnym wrzasku, woda lodowato. Wrzucano witki do wody. Miały płynąć daleko, bardzo daleko, za siedm rzek i wzgórz. Wielko niedziela, główne danie to szynka, jajka i chrzan. Jajka gotowane z kminkiem. Po południu kołocz i kawa, a dzieciom kakał szale z mlekiem. Tak to było w rodzinie. Dla rodzin przykład zacny święto Anna i święty Joachim to święci, o których mało w piśmie, ale